Jak Taco Hemingway stał się najbardziej wyczekiwanym raperem w Polsce? Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam opisać historię Taco Hemingwaya i to, jak z nagrywania kawałków w obcym języku, który nie cieszyły się zbyt dużym odbiorem, przeszedł na tworzenie piosenek w języku polskim, gdzie niemal natychmiastowo odniósł sukces i do tej pory jest jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce i masa fanów czeka na jego nowości. Jest to już drugi odcinek z tej serii, pierwszy dotyczył historii Okiego, dlatego jeśli jeszcze go nie widzieliście, to polecam sprawdzić, oczywiście po obejrzeniu tego filmu, a teraz zapraszam do oglądania. Taco Hemingway, a właściwie Filip Tadeusz Szcześniak, urodził się 29 lipca 1990 roku w stolicy Egiptu, czyli Kairze. Kiedy miał 3 lata, przeprowadził się wraz ze swoją rodziną do Kantonu, czyli miasta w Chinach. Następnie w 1996 roku przeprowadził się do Warszawy. W liceum poznał swoich dwóch przyszłych współpracowników, czyli Rumaka i Partykę. Swoją przygodę w internecie zaczynał w 2009 roku, kiedy to założył swój kanał na YouTubie. Wrzucił wtedy na niego dwa filmy parodiujące znanego malarza pochodzącego z Austrii, które okazały się być hitami w internecie. Jeden z nich zdobył na nawet 3 miliony wyświetleń, co na tamte czasy jest ogromnym wynikiem. Muzykę wypuszczać zaczął w 2011 roku pod pseudonimem Foodvillain, w skrócie FV. Opublikował wtedy swój pierwszy mixtape nagrany w piwnicy kolegi, w całości w języku angielskim. Był on nawinięty na przeróżnych bitach pochodzących z piosenek MF Dooma. Posiadał nazwę Who Killed JFK. Zawierał 16 piosenek, prawie wszystkie z nich zostały opublikowane 30 sierpnia na jego kanale na YouTubie, aczkolwiek za pierwszą możemy uznać tą znajdującą się na samym dole, czyli nutę o tytule Off On. Projekt ten nie spotkał się z większym rozgłosem, co nie powstrzymało Filipa od tworzenia dalszej muzyki. W 2013 roku zmienił swój pseudonim artystyczny na ten, z którego kojarzymy go do tej pory, czyli Taco Hemingway. Co ciekawe, ksywka ta wzięła się od tego, że po prostu używał jej podczas grania w FIFA. W tym też roku, 26 grudnia, wypuścił swój pierwszy mini-album, ponownie w języku angielskim, o tytule Young Hems. Tym razem posiadał on legalne bity, wyprodukowane przez jego kolegę Rumaka. Sam Taco opowiadał o tym, że gdy nagrywał ten album, był przekonany, że jest to tak mocny projekt, że wybije się on na skalę światową. Niestety, jak się okazało, nie miał on racji, a projekt nie spotkał się z dużym sukcesem. Posiada on 8 kawałków, pierwszym z nich jest numer zatytułowany Fuck Your List. W międzyczasie zaczął on pracować w branży reklamowej, potem przeniósł się na pracę tłumacza. Rok po pierwszym, 19 grudnia 2014 roku, ukazał się jego drugi mini-album, tym razem już w języku polskim, o nazwie Trójkąt Warszawski. Posiada on 7 numerów, jest to album fabularny opowiadający o historii podmiotu lirycznego, jakim jest Taco. Śledzi on swoją ex i jej nową miłość, czyli Piotra. To miasto pachnie jak szluki i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by skupić swoje ubiory. Już dzień po premierze Taco zagrał swój pierwszy koncert, który odbył się w Cafe Kulturalna, znajdującej się w samym Pałacu Kultury w Warszawie. Sam album w porównaniu do anglojęzycznych projektów przyjął się bardzo dobrze. W 2018 roku uzyskał status złotej płyty, a w 2021 platynowej. Najpierw był on dostępny tylko w wersji cyfrowej, ale ze względu na spore zainteresowanie 2 kwietnia następnego roku po premierze Taco własnym nakładem wypuścił 500 sztuk w wersji fizycznej. 16 stycznia 2015 roku na jego kanale na YouTubie ukazał się luźny kawałek Tu na żywo, niezwiązany z żadnym projektem, który, jak sam Filip napisał, nagrany został w roku 2013. Tu na żywo, tu na żywo, jestem tak świeży, jakbym żył warzywo. Inni raperzy dziś mówią po ich żuchach krzywo. Taco miał wystąpić w akcji Młodych Wilków 2015 roku, ale z powodu braku czasu odmówił występu. Już 6 czerwca 2015 roku ukazał się pierwszy singiel z teledyskiem zapowiadający jego kolejny projekt. Mowa tutaj o kawałku 6-0. 6-0. Chciałbym kiedyś zrobić 6-0, barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ukazał się on też w wersji fizycznej w nakładzie 2000 sztuk. Przyjął się on najlepiej dotychczas, czym spowodował też zainteresowanie większej wytwórni muzycznej, jaką było Asphalt Records. 27 czerwca swoją premierę miał kolejny mini-album Taco Hemingwaya, była to Umowa o dzieło. Posiada on 8 utworów, początkowo raper własnym nakładem wydał 500 sztuk fizycznych płyty, był on także darmowy do odsłuchania w internecie. Przyjął się on jeszcze lepiej niż poprzedni, a oprócz samego singla 6-0, najpopularniejszym numerem stała się Następna Stacja, która aktualnie na YouTubie ma już prawie 34 miliony wyświetleń. Następna Stacja. Wódki i 6 ślubów, byś palił i snuł smutki. 19 sierpnia nakładem już wytwórni Asphalt Records wznowiono sprzedaż płyt zarówno Umowy o dzieło, jak i Trójkąta Warszawskiego. Obie zadebiutowały na podium na Olisie, Umowa o dzieło na drugim miejscu, a Trójkąt na trzecim. Razem w dniu premiery sprzedały się w ilości ponad 10 tysięcy sztuk. W 2021 roku Umowa o dzieło uzyskała status platynowej płyty. Po premierze albumu Taco wyruszył swoją pierwszą trasę koncertową, Następna Stacja Tour, gdzie przejechał takie miasta jak Warszawa, Katowice, Sopot, Wrocław, Lublin, Poznań czy Kraków. W tym roku pierwszy raz wystąpił też na openerze. Nadszedł rok 2016. 5 lipca ukazał się singiel Deszcz na betonie, zapowiadający jego pierwszy długo grający album, Marmur. Okazał się on ogromnym hitem, do tej pory zdobywając ponad 56 milionów wyświetleń oraz stając się hymnem kończących się wakacji. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
Jednak przed premierą Marmuru 26 lipca niespodziewanie okazała się kolejna epka zawierająca 6 utworów, był to Wosk. Okazało się, że raper ukrył zapowiedź tej epki w ostatnich wersach najnowszego singla. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku, teraz muszę uciekać, do zobaczenia na Wosku. Twoja... Tematyką albumu jest życie Filipa po wydaniu poprzednich płyt oraz związana z tym narastająca sława. Spotkał się z dobrym przyjęciem wśród słuchaczy, w 2021 roku uzyskał status złotej płyty, a największy hit z niego o tytule Wiatr zdobył już ponad 16 milionów wyświetleń. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr, włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. A już 2 listopada ukazał się pierwszy album studyjny Taco Hemingwaya, był to oczywiście Marmur. Zawiera aż 17 numerów, jest to album fabularny, opowiada o przyjechaniu samego Taco pociągiem do Trójmiasta, gdzie zawitał w tytułowym hotelu Marmur. Album ponownie przyjął się dobrze, 2 grudnia wraz z epką Wosk trafił do oficjalnej sprzedaży, po czym zadebiutowały one na 3 oraz na 14 miejscu na Olisie. Marmur w 2019 roku uzyskał status platynowej płyty, chociaż można powiedzieć, że kawałki z niego w miarę równomiernie rozłożyły się odsłuchaniami, to wyróżnia się tytułowy, a zarówno pierwszy na płycie kawałek Marmur, zdobywający prawie 10 milionów wyświetleń na YouTubie. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz? W tym samym roku raper wyruszył w kolejną trasę koncertową, Marmur Tour, gdzie przejechał całą Polskę grając aż 21 koncertów. 30 lipca 2017 roku ukazał się cyfrowo jego kolejny mini-album, Szprycer, zawierający 9 numerów. Główną tematyką albumu jest nostalgia, nocne życie i miłosne rozterki. Wraz z premierą albumu dostaliśmy też teledysk do kawałka Nostalgia, który zdążył zebrać już ponad 38 milionów wyświetleń. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi, ej, ej. Nostalgia. Sama płyta zebrała niezbyt dobre opinie krytyków ze względu na różniący się styl w porównaniu do poprzednich krążków. Mimo to zasięgowo przyjęła się bardzo dobrze, numery na YouTubie zebrały miliony wyświetleń. Oprócz singla najpopularniejszym z nich jest kawałek Tlen, zbierający ponad 30 milionów wyświetleń. Pracowałem cały dzień, żeby miło spędzić noc, żeby życie było snem. Wersja fizyczna albumu miała premierę 25 sierpnia, zadebiutowała ona na pierwszym miejscu na Olisie i sprzedała się w ponad 30 tysiącach sztuk, zdobywając platynową płytę. Następnie Taco wyruszył w trasę koncertową 2017 Tour. Trasa ta zawierała 18 koncertów rozłożonych po różnych miastach Polski. 9 sierpnia pojawił się też na numerze Nowy Kolor od O Co Chodzi. Sam kawałek okazał się ogromnym hitem, zbierając do tej pory ponad 62 miliony wyświetleń na YouTubie i pokrywając się diamentem. Robię tu, robię te hajsy, piszę te zwrotki. Kiedyś robiłem te rajdy, kiedyś pisałem te piosenki. 16 marca 2018 roku swoją premierę miał singiel Taco na Fide o tytule Art B. Zapowiadał on wspólną płytę stworzoną przez dwóch raperów Stopki. Mowa tutaj oczywiście o Taco Hemingwayu i Quebo na Fide. Mimo, że nie został do niego nagrany żaden klip, to przyjął się bardzo dobrze, bo zdobył już ponad 23 miliony wyświetleń na YouTubie. Shot, milionera, skunda wrok, milionera, skunda wrok. 22 marca dostaliśmy już drugi singiel, tym razem już z teledyskiem i było to Tamagotchi. Piosenka ta okazała się ogromnym hitem, bo w 10 dni osiągnęła 10 milionów wyświetleń, a na ten moment zdobyła ich już 113 milionów. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać. 4 kwietnia dostaliśmy trzeci singiel, Metallica 808. Bez teledysku zdobył on 14 milionów wyświetleń, a już 9 kwietnia ukazał się kolejny teledysk do numeru Kryptowaluty. Również przyjął się świetnie, bo zdobył tych wyświetleń 61 milionów. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Aż nastąpił 13 kwietnia 2018 roku, kiedy to swoją premierę miała płyta Soma 0,5 mg. Album ten posiada 15 numerów, do tej pory uznaje się go jako jeden z najlepszych w historii polskiego rapu. Miał on ogromny wpływ na to, jak rozwinął się polski hip-hop do tej pory. Jego główną tematyką jest samotność, niechciana popularność i pieniądze. Zadebiutował jako pierwszy na Olisie, na YouTubie, jak i na streamingach zrobił on ogromne liczby. W krótkim czasie stał się on platynowy, a 2 października 2019 roku uzyskał status diamentowej płyty, sprzedając się ponad 150 tysiącach sztuk. Ledwo widzę, ja już ledwo widzę. Staję w bibi, leję eko diesel. 10 dni po premierze, 23 kwietnia, dostaliśmy cyfrowo dodatkowy mixtape o nazwie 0,25 mg, dołączony do albumu. Na mixtape tym dostaliśmy 6 nowych numerów i 5 remixów kawałków z głównej płyty, do których dograli się tacy raperzy jak B2S, Kenke, Paluch, Kaz Bałagany czy Dawid Podsiadło. Największym hitem z nich wszystkich okazał się remix kawałka 8 kobiet z gościnnym udziałem B2S-a, bo bez teledysku zdobył on aż 87 milionów wyświetleń na YouTubie, tym samym kilkukrotnie przebijając oryginał. Hey!
Sporą oferę zrobił też sposób sprzedania albumu. Na paragonie dołączonym do preorderu płyty można było zauważyć, że tak naprawdę większą część pieniędzy wydaliśmy na książeczkę dołączoną do płyty, aniżeli za samą płytę. Ruch taki był spowodowany tym, żeby zaoszczędzić na podatku od sprzedaży, ponieważ podatek VAT od sprzedaży płyty wynosi 23%, a od książki tylko 5%. Dzięki takiemu trikowi mogli oni zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na sprzedaży płyt. Aczkolwiek całą sprawą zainteresowało się Ministerstwo Finansów, przez co ostatecznie opłacili oni 23% podatku za całą sprzedaż płyty. Po premierze raperzy wyruszyli w trasę koncertową Eco Diesel Tour, gdzie w zaledwie 9 dni zjechali 7 miast, wyprzedając największe obiekty w Polsce. 6 lipca Tako na Fide zagrali koncert na Openerze, na którym zgromadzili publiczność liczącą kilkadziesiąt tysięcy osób. Była to największa ilość spośród polskich artystów, którzy kiedykolwiek wystąpili na Openerze. W książce dodawanej do preorderu Tako Hemingway zapowiedział, że w tym roku szykuje jeszcze dwa solowe projekty. Nie musieliśmy czekać długo, bo już 13 lipca 2018 roku dostaliśmy bez zapowiedzi album Cafe Belga, z dołączoną do niego epką Flaże. Sama nazwa Cafe Belga odnosi się do kawiarni o takiej samej nazwie, znajdującej się w Brukseli w Belgii, a nazwa epki pochodzi od placu Flaże, na którym znajduje się ta właśnie kawiarnia. Cafe Belga zawiera 11 numerów, zadebiutowała na pierwszym miejscu na Olisie, 7 października 2018 roku zyskała status platynowej płyty. Głównym motywem albumu jest krytyka popularności i brak możliwości normalnego życia, gdy jest się osobą publiczną. W samej Cafe Belgze Filip czuje się anonimowo i może wreszcie zaznać spokoju od bycia popularnym. Najpopularniejszym numerem z albumu okazało się Fiji, które zebrało już 44 miliony wyświetleń na YouTubie i królowało w przeróżnych stacjach radiowych. Właśnie tak mi wkurwia, kiedy nie odbierasz. Tak mi irytuje, gdy nie odpisujesz. Epka Flaże swoją premierę w internecie miała 20 lipca, znalazło się na niej 5 numerów. Najpopularniejszym z nich okazał się numer o tytule Bakayoko, zbierający ponad 5 milionów wyświetleń. Nie wycofają się jak Bakayoko, Bakayoko. Wszystko tak a propos. Ponadto znalazł się na niej jedyny gość spośród tych dwóch projektów, był to O Co Chodzi na numerze Pokédex. Następnie wyruszył w trasę Cafe Belga Tour, gdzie zagrał 19 koncertów w różnych miastach w Polsce i nie tylko, bo odwiedził też Dublin i Londyn. Co ciekawe, w tytułowej piosence Cafe Belga na końcu refrenu widnieją wersy 18 nie wykończy, chyba w 19 przerwa. Chodzi tutaj oczywiście o to, że intensywny rok 2018, w którym Filip wypuścił aż 3 albumy, wykończył go, przez co w następnym roku planują sobie zrobić przerwę w wydawaniu muzyki. Okazało się to szybko nieprawdą, bo już 16 lipca 2019 roku Tako zapowiedział nowy album o tytule Pocztówka z WWA Lato 19, który premierę swoją miał mieć 9 sierpnia, wraz z zapowiedzią ruszyła przedsprzedaż albumu. Sam raper powiedział, że planował zrobić sobie przerwę, ale chyba jest uzależniony od pisania piosenek i dlatego wypuszcza kolejny album w to lato. Pomimo ustalonej daty premiery, płyta niespodziewanie pojawiła się na YouTubie i w serwisach streamingowych już 23 lipca. Pocztówka z WWA zawiera 11 numerów, jest spokojniejszą płytą o wakacyjnym klimacie, Tako opowiada na niej o życiu w Warszawie podczas upalnego lata. Pierwszy raz też na jego solowym albumie studio innym pojawili się goście, były to takie osoby jak PZ, Dawid Podsiadło, Raz, Kizo, Rosalii i Shafter. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu na Olisie i 13 sierpnia 2020 roku pokryła się podwójną platyną. Album zawiera sporo wakacyjnych hitów, ale najpopularniejszym okazał się numer z Dawidem Podsiadło o tytule W piątki leży w wannie. Zdobył już prawie 40 milionów wyświetleń na YouTubie i był hitem w wielu stacjach radiowych. W piątki leży w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. 28 września 2019 roku Tako Hemingway wraz z Dawidem Podsiadło zagrali wspólny koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to jedyny koncert Tako w tym roku, bilety na niego wyprzedały się w bardzo szybkim tempie, bo w niemal 3 godziny od rozpoczęcia sprzedaży. Tym samym pobili oni rekord Polski. Na początku roku 2020 Tako Hemingway wyruszył w trasę koncertową związaną z premierą najnowszej płyty. Posiadała ona nazwę Pocztówka z Polski Tour. Miała ona obejmować 18 koncertów w całej Polsce, niestety w związku z narastającą pandemią w tamtym okresie odbyło się tylko kilka koncertów z trasy, a terminy innych były stale przesuwane, bez skutku. W międzyczasie raper wystąpił jeszcze gościnnie w paru piosenkach u innych raperów, m.in. u Kizo, PZ-a czy Shaftera. 1 maja 2020 roku wrzucił swoje Hot 16 Challenge 2, razem z tym wpłacając 100 tysięcy złotych na cele charytatywne. Zapowiedział też na niej, że w lipcu możemy spodziewać się od niego paru płyt. Sam numer zdobył ponad 8 milionów wyświetleń na YouTubie. Kradnę show jak Fit Fiskus, wydam parę płyt w lipcu. Ten rap jest natchniony, bo to Hot 16 Fit Chrystus. Kilka dni później wziął udział w kolejnej 16, tym razem już w duecie z Kłyba na Fide, czyli jako Tako na Fide. 16 ta przyjęła się dużo lepiej wśród słuchaczy, a jej przyjemny i luźny styl spowodował, że zdobyła ona aż 20 milionów wyświetleń. Na podłodze góra lodu, czyli iceberg. Ja przed bójką się nie jąkam, Fifi Fighter. W lipcu razem z zespołem Problem założył on label 2020, który był przekształcony z poprzedniego Nigdy Stop TV. 10 lipca wypuścił pierwszy singiel z nowej płyty, było to Polskie Tango. Przedstawia on w nim polską mentalność, wyraża zmartwienie stanem kraju oraz krytykuje sytuację polityczną w Polsce. Singiel w pierwsze 24 godziny zebrał 2,5 miliona wyświetleń na YouTubie, ustanawiając rekord
rekord w Polsce. Aktualnie tych wyświetleń zebrał aż 38 milionów. Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno, narodowe barwy mamy jak Santa Claus. Mimo że zapowiadał obie płyty na lipiec, to pod koniec tego miesiąca oznajmił, że premiera zostanie przesunięta na przełom sierpnia i września. A już 29 lipca, w dzień jego urodzin, wypuścił numer Michael Essien Birthday Party, czyli piosenkę nagraną spontanicznie z okazji tego właśnie wydarzenia. I zapowiadała ona drugą płytę, którą miał w planach wypuścić, była to Europa. Michael, mała kręcia grajper, moonwalk jak Michael, Michael. Obie płyty swoje premiery miało mieć 4 września. Jednakże 28 sierpnia tak ponownie niespodziewanie puścił pierwszą z płyt, czyli Jarmark. Zawiera ona 12 utworów. Gościnnie na albumie dograli się Artur Rojek, Gruby Mielski, Ketchup czy Kacha. Tematem albumu są rozterki o kraju, tematy polityczne oraz problemy młodego społeczeństwa. Oprócz singla najpopularniejszym numerem z płyty okazała się Influenza, czyli kawałek z Grubym Mielskim. Zdobył 6 milionów wyświetleń na YouTubie. Cała Polska czyta celebrytom. A już 4 września dostaliśmy drugi z albumów, czyli Europę. No i obie te płyty miały też wtedy premierę w wersji fizycznej. Europa posiada 13 numerów, usłyszymy na nie takie osoby jak BDOS, Szpaku, Oki czy Borucci. Jest to album o nieco luźniejszej tematyce niż Jarmark, a sam raper opowiada na nim o ucieczce od popularności. Najpopularniejszym numerem na nim została Europa, czyli numer z BDOS-em. Zdobyła ona prawie 7 milionów wyświetleń na YouTubie. Przez Europę jadę sam, w 1-2, przez ciemności dalej gnam, dalej gnam. Jarmark zadebiutował na pierwszym miejscu na Ulisie, a Europa na drugim. Był one gorzej przyjęte niż poprzednie płyty Tako, zarzucano mu, że nie ma w nich nic ciekawego, a sam raper często rzuca populizmami i banałami, przez co obie płyty są bez szału. Mimo to nie przyjęły się one aż tak źle, obie pokryły się platyną, Jarmark 10 listopada 2021 roku, a Europa 18 maja 2022 roku. Na Europie Tako przed numerami albo po nich zamieścił zapisy z dziennika pokładowego Europa, razem było ich aż 7. Opowiada on w nich o swojej podróży samochodem po Europie, w ostatnim z nich stwierdził, że jego droga dobiegła końca i minie sporo czasu, nim znowu wyruszy. Sama trasa go zmęczyła, zapomniał o bliskich i o sobie, kiedy był skupiony tylko na jechaniu szybciej i dalej. Ostatecznie podpalił on samochód, po czym pierwszy raz od wielu lat poczuł spokój. Scenę tę możemy zobaczyć na okładce Europy. Zapis ten nawiązywał oczywiście do jego kariery. Zapowiedział on tym, że musi zrobić sobie przerwę od wydawnictwa, a skupić się trochę na własnym życiu. Mimo tego przez następne lata fani czekali na nowe rzeczy, przez każdy lipiec była nadzieja, że może jednak wypuści on nową płytę, bo nikt wcześniej nie był przyzwyczajony do dłuższych przerw ze strony Filipa. Jednak ani w 2021, ani w 2022 nie usłyszeliśmy nowości z jego strony. W 2022 roku zagrał on trasę koncertową 2020, 2021, 2022 Tour. Była to trasa przekształcona z pocztówki z Polski Tour, która ze względu na obostrzenia była ciągle przesuwana i nie dało rady jej zrealizować. W ciągu miesiąca zagrał on 11 koncertów w 11 miastach Polski. W październiku 2022 roku odbył się event Club 2020 w Gdańsku, podczas którego ogłoszona została wspólna płyta członków labelu 2020. Zagrano też tam dwa snippety kawałków. Pierwszym z nich był Club 2020, single ten wraz z teledyskiem wyszedł 8 grudnia, swoją zwrotkę położył tam też Tako. Numer zdobył prawie 3 miliony wyświetleń na YouTube. Ale nie Jurgen Hot, hity smażymy hurtem pot, bity idą od ojo pot, bity robimy burdę. Kolejny single swoją premierę miał 19 stycznia 2023 roku, było to Malibu Barbie, na którym Tako zaśpiewał refren. Sam numer ten stał się dużo większym hitem od poprzednika, zdobył już prawie 12 milionów wyświetleń. Ona jest stylish, ona ma vibe, Malibu Barbie, ty tak wyglądam i nie przeszkadza, że kremi bajki. Następnie wychodziły kolejne single, aż 10 marca 2023 roku nastąpiła premiera albumu Club 2020. Zadebiutował on na pierwszym miejscu na Olisie, 19 kwietnia pokrył się on platyną. Diament w garażu, nie myśl, że ja w Renault toczę fele. Miałem pierwszy miliard w Polsce, zaraz po Chopinie. 17 sierpnia o północy dostaliśmy z zaskoczenia dwa nowe single od Tako. Było to Gelato i Macarena Freestyle. Pierwszy z nich jest bardziej w spokojniejszym stylu, a drugi w agresywniejszym. Do obu z nich zostały nagrane teledyski. Gelato na ten moment posiada prawie 3 miliony wyświetleń. Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galiano, gazpacho, gelato. A Macarena Freestyle prawie 2 miliony wyświetleń. Jadę furą przez Warszawę, słucham Eryty Bartosiewicz, mówią mi idź już na terapię, nie wiem co ma to zmienić. Tymi dwoma numerami zapowiedział jednocześnie swój nowy album po 3 latach przerwy o tytule 1800 oświecenie. Album w przesprzedaży w mniej niż 24 godziny zdążył rozejść się w 15 tysiącach sztuk, czym uzyskał status złotej płyty. No i takim sposobem dochodzimy do czasów teraźniejszych, gdzie czekamy na premierę nowej płyty. A co wydarzy się później, dowiemy się w swoim czasie. Dziękuję wam serdecznie, jeśli obejrzeliście ten film do końca. Dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Jeśli się on wam spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, żeby mógł dotrzeć do jak największej ilości osób. No i zostawcie suba na tym kanale, żeby być na bieżąco z innymi materiałami. Dzięki! Okay.